Szanowni Państwo, ja również jako sekretarz w kancelarii prezesa Rady Ministrów otrzymałem nagrodę i w ramach tej solidarnej decyzji ministrów, o której wczoraj mówił pan prezes Jarosław Kaczyński, chciałbym także Państwu dzisiaj przekazać informację, że zdecydowałem się, aby moją nagrodę za rok 2017 y, przelać jako darowiznę na y, Caritas Diecezji Koszalińsko-Okołobrzeskiej i chciałbym Państwu tutaj przekazać, że taki y, stosowny przelew y, na, został y, dokonany. Y, także mam nadzieję, że y, te środki y, w ramach y, działania y, Karitasu Diecezji koszalińsko kołobrzeskiej Dokładnie to jest 34 162 zł, ponieważ taką kwotę netto otrzymałem nagród w 2017 roku. I Szanowni Państwo, odpowiadając także na temat nagród, polityka to służba, nie interesy i w ramach tej szeroko rozumianej służby w moim przekonaniu Decyzja solidarna w ministrów wprowadza nową jakość do polskiej polityki. To znaczy, nie przypominam sobie, żeby nasi poprzednicy swoje wynagrodzenia, nagrody przekazywali na cele charytatywne w taki solidarny sposób, transparentny, tak jak taką decyzję my podjęliśmy. Jeżeli którykolwiek z wyborców Pomorza Środkowego, Koszalina, regionu Poczuł się zażenowany tym, że ja jako poseł czy jako minister y, taką nagrodę y, otrzymałem. To chciałem dzisiaj y, wszystkim tym, którzy czują się że zażenowani, którzy uważają, że to jest y, sytuacja, która nie powinna mieć miejsca, powiedzieć przepraszam. I y, 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 chciałbym, szanowni Państwo, zwrócić y, szczególną uwagę na to, że y, nie były to żadne działania, Y, które dziś tak opozycja y, nazywa y, w różny sposób, używając bardzo daleko idących stwierdzeń, które, miał, y, które prowadzą do tego, że te działania miały być w jakiś sposób y, nielegalne, wszystko było zgodnie z prawem, wszyscy wiedzieli, że to są informacje publiczne, że y, y, w ramach y, prawa... Przewidzianego w ramach funduszu na nagrody, takie nagrody zostały przekazane. Jeżeli nasi wyborcy, jeżeli społeczeństwo uznało, że to jest y, y, sytuacja, która nie powinna mieć miejsca, to politycy, którzy są odpowiedzialni, politycy, którzy y, biorą odpowiedzialność za to, co robią, mają obowiązek słuchać obywateli, mają obowiązek słuchać społeczeństwa. Powtórzę, polityka to. Służba, a nie interesy, jak bywało za poprzednich rządów. W związku z tym, stąd ta decyzja Solidarna Ministrów i powtórzę: ja postanowiłem zeszłoroczną nagrodę przelać y, jako darowiznę na caritas y, diecezji koszalińsko kołobrzewski